Trenerze, mam wrażenie, że dzisiaj tak naprawdę to tylko punktów zabrakło, bo wreszcie widzieliśmy drużynę Red Dragons, taką jak chcielibyśmy oglądać. No tak, zabrakło punktu tak naprawdę, bo była szansa w końcówce, żeby z lotnym bramkarzem mieliśmy dwie sytuacje dobre, żeby ten remis złapać. Nie udało się, trudno, więc mecz dobry, ok, ale znów bez punktów, tak? I dokładnie tak jak pan powiedział, to było takie Red Dragons, które chcielibyśmy oglądać cały czas. Walczące, znające swoje słabości i akceptujące je, tak? I my takiego Red Dragons potrzebujemy, żeby utrzymać się w Ekstraklasie. Ja też chłopakom powiedziałem na gorąco po meczu, że szkoda, że wszystkich rywali nie traktujemy z takim szacunkiem jak dzisiaj Rekord, tak? Bo jestem przekonany, że mielibyśmy 25 punktów, a nie 11. Tak więc to jest dla nas do zastanowienia przed tym ostatnim meczem z Clearexem i przede wszystkim na drugą rundę, że musimy zaakceptować swoje słabości, uznać stan, jaki jest w drużynie. Tak? Mamy bardzo dużo młodzieży, część zawodników doświadczonych musi ciągnąć ten wózek. Jeżeli to nastawienie będzie odpowiednie, to będziemy takie mecze jak dzisiaj oglądać co mecz. Właśnie, trener powiedział dzisiaj o młodzieży. Ja mam wrażenie, że dzisiaj naprawdę młodzież dała serducho. No tak, serducho dali, tak. No, ja zawsze to mówię, ja nie oczekuję od młodych zawodników, że oni nam będą mecze wygrywać. Oni się rozwijają, będą popełniać jeszcze masę błędów. Dzisiaj też dwie bramkę po błędach własnych, podaniu pod nogi i tak dalej. Dzisiaj na to uczulaliśmy, no ale młody zawodnik ma prawo taki błąd popełnić, tak? I ja się cieszę, że odpowiedzieliśmy na to, że nie było takiego zgaszenia, tak? Po tych bramkach Rekordu i cały czas byliśmy w grze. I było bardzo konsekwentnie, tak? No, młodzież naprawdę z dobrej strony się pokazała. W ogóle całą drużynę mogę dzisiaj pochwalić za ten mecz, tak? Bo postawiliśmy się Rekordowi, który jest bardzo mocny przecież. I to też tak nie było, że Rekord gdzieś tam nas tłamsił. Staraliśmy się grać bardzo agresywnie. Graliśmy fragmentami wysoką obroną, jeśli mieliśmy siły akurat gdzieś tam w końcówkach zmian, zawsze wiadomo, tych sił brakowało, więc broniliśmy niżej. Ale ta obrona była skuteczna i przede wszystkim, tak jak wcześniej było powiedziane, determinacja gdzieś tam w obronie powodowała, że cały czas wynik trzymaliśmy gdzieś tam przy życiu. Adrian, na początek gratulacje, setna bramka, wreszcie się udało, odliczaliśmy długo, ale jest dzisiaj na swoim terenie. Szkoda, że nie ma z tego, że tak powiem, przełożenia na tabelę, że nie mam tylko z tego punktów. Dziękuję bardzo. No tak, wiadomo, że trochę to trwało, zanim dobiłem tej setki, ale nareszcie się udało. Fajnie, że u siebie to przede wszystkim zawsze jest trochę większe są emocje przy takim rywalu. Jeszcze byłem mistrzem Polski, to na pewno fajna oprawa, no ale tak jak powiedziałeś, szkoda, że to nie dało punktów ostatecznie, bo fajny mecz, chyba pierwszy taki naprawdę dobry mecz od początku do końca. Zagraliśmy z bardzo silnym rywalem i to my jeszcze osłabieni dwoma brakiem dwóch podstawowych zawodników, Patryka i Piotrka, i naprawdę nie spodziewałem się, że aż tak dobrze dzisiaj to będzie wyglądać. Szkoda oczywiście, że to nie daje punktów, ale na pewno daje to nam jakąś nadzieję na to, że idziemy w dobrym kierunku i że te kolejne mecze, jeżeli będą tak wyglądać, to przyniosą punkty. Nie będę pytał o nieobecnych, zapytam o tych, co dzisiaj zagrali, no bo młodzi nie pękali. Tak, super spotkanie chyba wszystkich, tak myślę, że tutaj nie ma co wyróżniać pojedynczo, bo wszyscy trzej najmłodsi zagrali naprawdę na wysokim poziomie, od początku do końca byli skupieni, skoncentrowani, nie bali się gry, nie bali się pojedynków jeden na jeden, uderzeń. Jak najbardziej na to czekaliśmy. Fajnie, gdyby tą formę utrzymywali przez dłuższy okres, to będziemy mieli na pewno dużo pociechy. Trenerze, mecz bardzo fajny do oglądania dla kibiców, natomiast taktycznie, czy tak było, jak trener sobie zaplanował? Bo ten zapisze są dużo bramki, no, jak oddziałem bramki dzisiaj, kontra, tak, no, czyli koszy na pewno był też, dużo kontaktuje, no, może dużo do jak chcemy, ale generalnie taktycznie, no, nie był jaki mecz bardzo taktyczny, nie myślę, jak nie my mamy jaki bardzo dużo wariant i Red Dragon też, myślę, jak dzisiaj był, jaki zawodniczek chce grać w piłkę, jak oni mają jakieś ambicje i specjalnie autokrytyka. Ja miałem autokrytyka dzisiaj, nie wiem, jak ten chłopak, jak oni rozumie, kiedy był fajnie, to nie. I to myślę, jak okej, to jest dobra przykład, pierwsza runda, wygraliśmy, był na pewno najsłabszy mecz po Lubawa, ale czasami też hala jest ciężka, wiesz, są kibice i tak dalej, no i plus mamy tę sytuację, sędzia jest raz. Ja mówię, być sędzia jest bardzo ciężko, specjalnie na futsal Ekstraklasa, bo każda sezon jakoś jest do góra, ale
ostatnia tygodnia miał parę spotkań z sędzią, będzie zmiana ten sytuacja w rękę i tak dalej, dzisiaj wrócimy i nie ma faul. No i jesteśmy na ten moment, drużyna jak rekord, Lubawa, Opias, jak chcemy grać w piłkę, bardzo ciężko, bardzo ciężko, bo ciężko nie jest ten hala, ciężko jest, każdy weekend jest inny. So, to jest scouting, mamy scouting Red Dragon, ale musimy robić scouting sędzia też, mamy ten sędzia, nie dzisiaj nie, a to nie może być. I uwaga, jak piernas tere, sędzia nie był dzisiaj, nie ma wina na ten wyniki. Zapytam o jeszcze jedną rzecz. Trudny teren, tak jak trener mówi, teren w Pniewach, ciężki mecz. Bardziej pierwsza połowa dla trenera była wygrana, czy druga połowa? No, Red Dragon w Pniewie, ten hala zawsze jest ciężka, bo rozmawiamy. No, pierwsza połowa był na pewno, no, po ten trzy bramki. To nie było dla nas adaptacja, nie byliśmy na pierwsza połowa, no, ale druga połowa nie był też bardzo fajna, był ok, bo miren jak był ten pięć chłopaki, tak, oni mają ten praksę na plecy, oni praksują bardzo dobra i tyle. Paweł, dzisiaj przed meczem jakbyście usłyszeli, że tak naprawdę 5-4 tylko wygracie w Pniewach, uwierzylibyście? A czemu nie? Zdobyliśmy 3 punkty, więc to jest dla nas cel nadrzędny, a tak jak tutaj już we wcześniejszej wypowiedzi, ta hala jest ciężka, ciężkość tu się zawsze gra, więc to są cenne 3 punkty, one tak samo są ważne jak z Piastem, Lubawą i Czołówką z Góry, tak naprawdę trochę może Red Dragon w tym sezonie ma przez układ tabeli inne cele, ale tu wiedzieliśmy, że to będzie na pewno niełatwy mecz. Czym was dzisiaj Pniewy zaskoczyły? Znaczy nie zaskoczyły nas, tylko bardziej wydaje mi się, że nasza pierwsza połowa, pomimo tych strzelonych bramek, ale aż 3 straconych, graliśmy ostatnio bardzo dobrze w defensywie i gdzieś tam traciliśmy takie bramki, no pierwsza przez mur, prawda, ze stałego fragmentu gry, później gdzieś zapatrzenie, nie dobiegaliśmy do końca i też te drugie piłki, co zgarniali drużyna z Pniew, więc to była nasza bolączka, co zawsze mówimy sobie w ostatnich meczach, że powinniśmy to robić, a dzisiaj trochę tego zabrakło, no i potem straciliśmy. Graliśmy jakby do przodu swoje, pierwszej połowie, ale brakowało faktycznie tej dyscypliny z tyłu i to spowodowało 4-3, ale wygraliśmy, potem dołożyliśmy bramkę, która uspokoiła, no i ta na koniec mogła być nerwówka, więc cenne 3 punkty.